Gdzie mieszka Abbu Głódź? Dom metropolity gdańskiego opływa w luksusy. Bliżej mu standardem do pałacu aniżeli mieszkania przeciętnego katolika. Gdzie mieszka Abbu Głódź? O majątku jednego z ważniejszych hierarchów polskiego kościoła mówi się od dawna. Jednak dopiero ostatnio włościa arcybiskupa stały się tematem nośnym, podchwytywanym przez kolejne media. Podlaskie Imperium. Gdzie mieszka Abbu Głódź? Majątek arcybiskupa Głodzia opisał pod koniec ubiegłego roku tygodnik Newsweek. Powiedzieć, że duchowny opływa w luksusy, to jakby nic nie powiedzieć. Media prześwietliły własność Sławoja Leszka Głodzia dlatego, że wkrótce przejdzie on na emeryturę. To adekwatny czas do podsumowania duchowego, ale i materialnego aspektu życia biskupa. Ostatni wzbudza w społeczeństwie raczej negatywne emocje. Bogactwo majątku Abbu Głodzia budzi spore kontrowersje. Kościół ustami kapłanów akcentuje bogactwo duchowe ponad materialnym dziedzictwem. Nie inaczej wybrzmiewa dziś przekaz papieża Franciszka, który zaleca, by duchowni nie zatracali się w bogactwie. Franciszkańska skromność zupełnie nie znajduje jednak odzwierciedlenia, jeśli prześwietlimy majątek arcybiskupa Głodzia. Jak napisał Newsweek, duchowny ulokował swój dom w podlaskiej wsi Bobrówka, z której pochodzi. Czytamy, że standardem przypomina on pałac aniżeli zwykły dom. A to nie wszystko. Do tego dochodzi aż 20 hektarów ziemi z budynkami gospodarczymi, prywatny kościół. Łączna wartość majątku szacowana jest na kilka milionów złotych, z czego sama ziemia ma kosztować 1 milion złotych. Z relacji tygodnika wynika, że wnętrze budynku obfituje w marmury, portrety właściciela, czy żyrandole z poroży jeleni. Na swojej ziemi biskup hoduje zaś Daniele. Takich warunków nie powstydziliby się dawni magnaci i spadkobiercy polskiej arystokracji. Dwukropek posesja arcybiskupa należy do pilnie strzeżonych. Postronni obserwatorzy są niemile widziani, a lokalna policja jeździ na zgłoszenia do Bobrówki często. Lokalni mieszkańcy niespecjalnie chcą wypowiadać się na temat majątku arcybiskupa, głównie przez to, że sami znajdują na jego włościach pracę. W takich warunkach przyjdzie arcybiskupowi żyć na emeryturze. Nie kończy się na samych luksusach, duchowny ma otrzymywać też pokaźne świadczenie. Już kilka lat temu wyliczano, że miesięcznie może pobierać nawet 10 tysięcy złotych emerytury.